Drodzy widzowie PCH24TV, zakończyliśmy nagrania do filmu pod tytułem Credo, w tym te w Kazachstanie z biskupem Schneiderem. To wszystko dzięki hojnemu wsparciu darczyńców. Bóg zapłać. Teraz czas na montaż i postprodukcję. Zbiórka nadal trwa, a Państwa wsparcie jest niezbędne, aby jak najszybciej ukończyć film. Pragnę przypomnieć, że każdy darczyńca otrzyma przedpremierowy dostęp do filmu. Link do wpłat znajduje się w opisie. Bóg zapłać za pomoc i wsparcie. Krystian Kraciuk, reżyser. Szczęść Boże. Dzieje się w Polsce ostatnio tyle, że myślę, chcielibyśmy, aby działo się mniej. Aborcja niemal na życzenie, na mocy decyzji Donalda Tuska, Adama Bodnara i Izabeli Leszczyny. Byle świstek od psychiatry wystarczy, żeby zamordować dziecko nienarodzone, jak mówi Anna Maria Żukowska, nawet do samego końca ciąży. To z jednej strony. Z drugiej strony radykalna i ostra walka z przeciwnikami politycznymi. Upokarzanie księdza Michała Olszewskiego, ataki na narodowców, na Marsz Niepodległości, przeszukanie w domu m.in. Roberta Bąkiewicza. Naprawdę dzieje się za dużo, ale cóż, jesteśmy po to, aby o tym wszystkim rozmawiać, dlatego dzisiaj dla Państwa dwie rozmowy. Pierwsza z Robertem Bąkiewiczem o tym właśnie, jak obecna władza próbuje zniszczyć ruch narodowców w Polsce i Marsz Niepodległości w szczególności. Później rozmowa z Filipem Adamusem, redaktorem PCH24, który opisał, jakie będą skutki tego, co Donald Tusk robi, gdy idzie o aborcję w Polsce, powołując się na przykład Hiszpanii, gdzie również można było zabijać dzieci nienarodzone ze względu na rzekome zaburzenia psychiczne. Zapraszam teraz na rozmowę z Robertem Bąkiewiczem. Kłaniam się, szczęść Boże, a dzisiaj moim gościem pan Robert Bąkiewicz. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. A wszystko wskazuje na to, że nowe władze usilnie chcą pana dopaść. Coraz to kolejne działania przeciwko w ogóle narodowcom, ale panu też chyba w szczególności. Prawda, od początku jakby okresu, kiedy nowa władza miała wpływ już na pewne działania administracji państwowej, no, cały czas koło mnie coś się dzieje. Kontrole, urzędy skarbowe, policja, prokuratura, Najwyższa Izba Kontroli, inne jakieś urzędy, no po prostu tego jest bardzo, bardzo wiele działań, zupełnie absurdalnych i abstrakcyjnych, bo jak się potem okazuje często, kiedy jestem w konflikcie z tymi urzędami, bo te urzędy, zresztą to wiem od urzędników często, którzy jednak mają jakieś moralne podstawy swojego postępowania. Oni mówią o tym, że te działania są podejmowane ze względu na decyzje odgórne, w których no, takim celem jest to, żeby wykazać, że dokonałem albo jakieś przestępstwo, albo jakieś przekroczenie. Taką informację usłyszałem w Najwyższej Izbie Kontroli, taką informację usłyszałem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bo ona również podejmuje kontrolę w stosunku do mnie. Widać, że po omacku szuka się czegokolwiek, żeby wykazać, że Bąkiewicz przestępcą jest. No i w ostatnim czasie stąd sądzę również to wejście do mojego domu i przyjęcie kontroli nad sprzętem elektronicznym, żeby tam pogrzebać, może się coś znajdzie. No właśnie, bo ta cała operacja była już tak grubymi nićmi szyta, że chyba wszyscy widzieli, że przecież nie o to chodzi, o czym się oficjalnie mówi, czyli o ten rzekomy eksces 2018 roku. No to prawda, to jest tak naciągane, że chyba ktoś o bardzo złej woli musiałby stwierdzić, że te sprawy rewizji u mnie w domu i sprawy sprzed 6 lat domniemanego przestępstwa dokonanego przez nieznanego sprawcę mają jakikolwiek związek ze mną. I no, kwestie dotyczące rewizji czy takiego nachodzenia policji o 6 rano i odbierania sprzętu elektronicznego, nie wiem, dokumentów znajdujących się w domu u kogoś, kto nie jest ani podejrzanym, ani świadkiem, ani poszukiwanym, no, jest w tej sprawie de facto osobą trzecią, zupełnie obcą, no, ma znamiona ewidentnie jakiejś zemsty politycznej. Poszukiwania tych informacji na
na mój temat, tak to odbieram. A oprócz tego przy Marszu Niepodległości trzeba też robić no, dosyć dużo dymu, dosyć dużo takiego negatywnej atmosfery, po to być może, żeby Marsz Niepodległości w tym roku no, był jakimś takim elementem, który albo po pierwsze się kompletnie nie uda, albo będzie można organizatorów czy uczestników Marszu Niepodległości pokazywać w sposób jakiś negatywny, albo będzie można na przykład użyć siły fizycznej i jakby obrazując to na przykład wejściami do domu Bąkiewicza to, czy do siedziby Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, co miałby przekonywać odbiorcę o tym, że tam na tym marszu są ludzie, albo przynajmniej ci organizatorzy są ludźmi, którzy są no, po prostu zwyczajnie przestępcami. Myślę, że tego typu cele przyświecały podjętym działaniom. A jak pan sądzi, jaką to w ogóle ma celowość polityczną, nawet gdy idzie już o te cele konkretne, które sobie stawia dzisiaj Koalicja Obywatelska? Przecież to tylko napędza ludzi na Marsz Niepodległości, jest powszechna solidarność środowisk prawicowych z Marszem Niepodległości, z panem osobiście. Nawet prezes PiS zapowiedział, że on na marszu będzie. No to jednak jest konsolidacja wokół idei, a nie jakieś rozbijanie. Ja myślę jednak, że to dzisiaj jest, ta atmosfera trwa dzisiaj, natomiast to będzie budowało pewne napięcie w szerszej opinii publicznej. No bo to, że my, powiedzmy ludzie o prawicowych, konserwatywnych poglądach będziemy się konsolidowali, to jest jedno. Natomiast oprócz tego jest znaczna grupa takich centrystów, ludzi, którzy no nie mają jasno uformowanych poglądów. I myślę, że to jest przekaz głównie dla nich, tak? Głównie dla tych, żeby dla tych osób, które nie mają do końca świadomości, znajomości mechanizmów władzy, walki politycznej, żeby to im można było po prostu w obrazku ładnie pokazać taki przekaz, jaki będzie się chciało generować. Natomiast ja powtórzę, ja uważam, że w dużej mierze te zajścia były skierowane jednak przeciwko mnie. Nie dlatego, żebym był taką ważną, jakby istotną z punktu widzenia polityki osobą, ale z punktu widzenia narracji, tworzenia pewnego przekazu, już tak. No ja jestem osobą wiązaną z Marszem Niepodległości. W odbiorze społecznym znacznej części polskich patriotów, to ja jestem organizatorem, a przynajmniej wieloletnim organizatorem. To, co dzieje się wokół mnie, tworzy atmosferę wokół samego Marszu Niepodległości. Kto wie, co ta władza zrobi dalej, czy ta władza na przykład nie wykorzysta tych materiałów, które tam są do tego, żeby postawić mi oskarżenia i na przykład zatrzymać mnie przed Marszem Niepodległości. Zresztą powiem szczerze, panie redaktorze, że jak policja zapukała do mnie 6 rano, to byłem przekonany o tym, że właśnie po mnie przyszli, bo przecież politycy Platformy Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem na czele odgrażali się wielokrotnie, że pójdę siedzieć po prostu. Myślę, że tam pan Szczerba, Joński, to oni tam królowali w tych swoich dyrdymałach. Teraz to oni są już zajęci robieniem dobrych pieniędzy w Parlamencie Europejskim. No tak, ale wcześniej robili PR, żeby tutaj budować poparcie na tego typu kłamliwych tam zarzutach. I w mojej ocenie ktoś chce wykorzystać wiedzę, która tam się znajduje i tą taką powiedzmy służbową, czy taką dotyczącą aktywności jakiejś społeczno-politycznej, ale i tą również prywatną, moją osobistą, do tego, że mi szantażować, żeby pokazywać mnie w złym świetle, żeby no nie wiem, co oni tam wymyślą, a może coś tam podrzucić. No. Trudno mi jest dzisiaj do końca wyrokować, natomiast wydaje mi się, że jeśli działania prokuratury były tak absurdalne w dzisiejszych okolicznościach, tak jakby nie mające jakbyś racjonalnych podstaw do tego, żeby faktycznie podejmować w stosunku do mnie tego typu działania, no to ja myślę, że tych ludzi nie jest w stanie nic zatrzymać przed kłamstwem, przed oszustwem, przed zakłamaniem rzeczywistości. A argument już mają. No, mamy Bąkiewicza komputer, mamy Bąkiewicza telefon. No, w sensie fizycznym już go nie mają, ale zrobili pełne obrazy
tego sprzętu ściągnięto wszelkie z niego informacje. Myślę, że w tej chwili jest po prostu tam grzebanie i poszukiwanie czegoś na mnie. Mam nadzieję, że mi się nie da nabrać na to, że bo tam kompletnie nic nie ma, co mogłoby dać powody do tego, żeby, nie wiem, stawiać mi jakieś wyssane z palca zarzuty. Natomiast no, mam nadzieję, że polscy patrioci będą rozumieli, że wokół tego rozgrywa się po prostu jakaś konkretna gierka, rozgrywka po to, żeby mnie oczernić, ale oczernić marsz niepodległości ogólnie. Można powiedzieć, że narodowcy są w pańskiej osobie karani, podobnie jak częściowo, przynajmniej Kościół karany jest w osobie księdza Michała Aruszewskiego, niezależnie od tego, czy winny, czy niewinny jakichś nieprawidłowości, ale to, jak jest traktowany, również pokazuje na bezczelność w obecnej władzy. To prawda. Jeśli chodzi o księdza Olszewskiego, ta sprawa ma wieloraki wymiar. Jednym z tych wymiarów jest to, żeby pokazać Kościołowi, dzisiejsza władza chce pokazać Kościołowi, że nie będzie się z nim tutaj ceregielić, że będzie podejmowała bardzo rygorystyczne działania. Kościół na to nie odpowiada, przez co ksiądz Michał jest niestety, ale pozbawiony takiej no, osłony jakby kościelnej, hierarchów Kościoła i tak dalej. Wydaje się to no, wręcz nieprawdopodobne, ten element zastraszania dzisiejszej władzy w stosunku do duchownych, do osób świeckich nawet, ale związanych z Kościołem, ale gdzieś odgrywających jakąś rolę istotną polityczną, no, przynosi po prostu zamierzone efekty, bo to, co się dzieje z księdzem Olszewskim, wydaje się no, sprawą tak absurdalną. On jest przetrzymywany już kolejny okres, pomimo sprzecznych ze sobą decyzji sądów. Mamy te informacje dotyczące tego, że postępowanie funkcjonariuszy w stosunku do księdza w trakcie zatrzymania i po zatrzymaniu no, nosi pewne znamiona nawet no, takiej represji psychologicznej, ale i fizycznej. Tutaj no, brak tego słowa od Kościoła no, wydaje się czymś straszliwym. No, mam nadzieję, że te modlitwy, w których uczestniczą wierni, wielu wiernych, no, będą taką łaską dla księdza, który ten trudny moment wytrzyma i będą taką siłą dla niego, dla rozwoju i duchowego, i zbawienia jego duszy, a jednocześnie będzie dla nas takim przykładem tego, żebyśmy byli no, niezłomni, żebyśmy się nie dawali złamać po prostu jakimś bandytom, którzy nawet próbują legalizować swoje postępowanie, no bo przecież jakieś tam decyzje sądów czy jakiś prokuratur są podejmowane. Natomiast w sensie takim obiektywnym, no one są łamaniem prawa w dosyć szeroki sposób. A czy ja jestem osobą taką, która jest no, wśród narodowców karana? Nie wiem, ja jestem osobą, która jest odbierana zapewne w sposób taki uliczny, czyli że mam możliwości prowadzenia różnych działań ulicznych, które z punktu widzenia dzisiejszego łamania prawa, dzisiejszej takiej polityki niszczenia wolności obywatelskich, ale również niszczenia opozycji, może mieć w którymś momencie znaczenie. Dlatego takiego człowieka trzeba po prostu zdeprecjonować, odebrać mu wolę walki. Najlepiej go zamknąć, zastraszyć przy tym innych, zastraszyć jego rodzinę, jego dzieci. Może to będzie na niego oddziaływało. Myślę, że w tą stronę również ci panowie idą i w ten sposób myślą, żeby Bąkiewicz jako osoba publiczna, odgrywająca rolę właśnie na ulicy, w protestach jakichś, które mogłyby powstać przeciwko rządowi Donalda Tuska i przeciwko proniemieckiej polityce prowadzonej w Polsce, nie mógł tego skutecznie zrobić.
To już na koniec. Był pan dosyć ostro krytykowany w ostatnich latach przez część środowiska narodowego, prawicowego i tak dalej za to, że podjął pan swoistą współpracę z obozem Zjednoczonej Prawicy w różnych po prostu konkretnych dziedzinach politycznych. No, okazuje się, że chyba jednak te działania obecnego rządu pokazują, że no, jest bardzo duża jakościowa różnica między jednymi a drugimi. I to hasło zestawiające PiS i PO jako jedno zło no, nie jest prawdziwe. Nasz konflikt polegał bardzo z grubsza, między innymi na tym, że ja nie zgadzałem się na tego typu zestawienie. Uważałem, że to jest nieprawdziwe, a jesteśmy w takim wyjątkowym momencie historycznym, w którym będą się ważyły losy naszej ojczyzny w przyszłości. Czyli próby dominacji niemieckiej w Europie, tworzenie super państw. I widząc całe negatywne działania PiS-u i widząc całe negatywne skutki podejmowanych bardzo złych decyzji, potrafiłem jednak odróżnić te kwestie. Dzisiaj wydaje mi się, że jakby rzeczywistość oddaje mi rację. To jest jedno. Drugie, w mojej ocenie to środowisko walczy ze mną nie dlatego, że ja prowadziłem taką, a nie inną politykę. To środowisko walczy ze mną tylko dlatego, że uważa, że jestem dla niego rywalem politycznym, a że nie jestem w stanie się, czy nie są w stanie mnie koledzy podporządkować w 100%, czyli że nie jestem w stanie skakać na rozkaz w przepaść, no to uważają, że trzeba było mnie po prostu zneutralizować w przestrzeni, takiej medialnej. Zarzucali mi różne kłamstwa, posługiwali się kłamstwem i oszustwem w stosunku do mnie. Przypomnę, tutaj mówimy o tym, o wejściu do siedziby Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Ja byłem tam broniąc tych również jakby moich dawnych kolegów, którymi jestem dzisiaj w sporze. Ale pamiętajmy o tym, że ci koledzy dokładnie w podobny sposób wchodzili do Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, włamując zamki, rozwalając szafy pancerne, zabierając mi moje prywatne rzeczy i moim współpracownikom, biorąc również dotacje od Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast mediów to zupełnie nie interesowało, ani mediów prawicowych, ani liberalnych. Współgrali jakby z mediami lewicowo-liberalnymi, które mnie atakowały w sposób bezwzględny. Otrzymywały te media, to wiem na pewno, bo rozmawiałem z tymi niektórymi dziennikarzami i z niektórych osób przekazywały mi tę informację. Oni po prostu zwyczajnie donosili na mnie do TVN-u, do konkretnych dziennikarzy, nie będę ich wymieniał w tej chwili z nazwiska, po to, żeby robić bardzo szeroką taką falę w stosunku do mnie nienawiści. Ja, panie redaktorze, nie mam sobie nic do zarzucenia. Ja, moją partią ani nie jest Konfederacja, ani nie jest PiS, ani nie jest Partia Niepodległość, którą założyłem. Moją partią tak naprawdę jest Polska. Ja szczerze kocham Polskę. Szczerze kocham Boga. Być może w swojej działalności popełniałem gdzieś błędy, ale używanie argumentów w stosunku do mnie, że ja na przykład robiłem to z jakichś partykularnych, osobistych celów, żeby się wzbogacić albo, nie wiem, robić sobie materialnie dobrze, jest po prostu nieprawdziwe. Ktokolwiek z tych osób, które mnie atakowały, tak mówiła, po prostu zwyczajnie kłamała, bo oni widzieli o tym, że ja przez lata tworzenia Marszu Niepodległości czy działań wokół Marszu Niepodległości po prostu prowadziłem swoją rodzinę na poziom dosyć niskiego standardu życia, dlatego że uważałem, że kwestie dotyczące idei, kwestie dotyczące Polski, Boga są dla mnie szczerze ważne. Dlatego te ataki są po prostu niesprawiedliwe. Natomiast ja powiem tak, ja uważam, że my dzisiaj, bez względu na te, nie wiem, moje żale, czy taką no, jakieś takie wewnętrzne poczucie niesprawiedliwości, uważam, że dzisiaj mamy ważniejsze rzeczy, czyli tą rzeczą jest Polska, tą rzeczą jest obrona naszej niepodległości. Tą rzeczą jest dogadanie się na jakimś poziomie, żebyśmy pomimo tych naszych no, takich wewnętrznych tarć, szeroko rozumianych już na powiedzmy po tej prawej stronie, potrafili wybrać takie rozwiązanie, które nas po prostu przed tym złem, które dzisiaj nas atakuje i które chce nam odebrać te najważniejsze przymioty państwa
narodowego, się potrafili się obronić i żebyśmy potrafili, bo mówię przecież tu w PCH24, a to jest głównym motorem mojego działania, żebyśmy potrafili obronić naszą wiarę, bo chyba nikt nie wierzy w to, że Donald Tusk i jego zaplecze nie wystosuje w stosunku do Kościoła ostrza swojej agresji i nie będzie Kościół po prostu atakowany, ale w sposób taki, w którym jeszcze dzisiaj nie mamy do czynienia. Ja uważam, że on jako osoba, która jest nominowana poprzez tych marksistów brukselskich, berlińskich, ma za zadanie całkowite niszczenie Kościoła w Polsce. I przed takimi dylematami stoimy. Dlatego ja zachęcam, żebyśmy w Marszu Niepodległości szli razem, żebyśmy potrafili sobie w tych trudnych momentach podać mimo wszystko rękę. I z tym zdecydowanie można się zgodzić, drodzy Państwo, żeby wspólnymi siłami starać się obalać tę bezbożną władzę. Oczywiście obalać ją tak, jak to jest w naszym kraju przepisowe i zgodne z prawem są tutaj różne działania możliwe do podjęcia, ale no niestety nie wszystko zgodnie z prawem się w naszym kraju dzieje, bo przecież to, co dzieje się w sprawie aborcji właśnie, nie jest zgodne ani z prawem Bożym, ani z prawem naturalnym, ani nawet z normami konstytucyjnymi. Nie można mordować dzieci nienarodzonych tylko dlatego, że komuś się tak podoba, że jakiś psychiatra wystawił kwitek, który to umożliwia. Nie można w ogóle ich zabijać, ale nawet to nasze nieszczęsne, ułomne bardzo prawo na coś takiego nie pozwala. Ale rząd twierdzi inaczej. Rząd twierdzi, że przecież można, no bo takie są normy europejskie, takie są normy współczesne, humanistyczne, więc się wydaje rozporządzenie albo jakieś w ogóle dziwne po prostu notki, tak jak ostatnio to widzieliśmy. O konsekwencjach, z którymi będziemy się musieli w Polsce mierzyć, takiej swobody zabijania dzieci nienarodzonych w rozmowie z Filipem Adamusem. Zapraszam serdecznie. Filipie, w swoim tekście opublikowanym na PCH24, Tusk i hiszpański doktor śmierć, stawiasz taką tezę, że w Polsce aborcja już jest albo za chwilę będzie de facto na życzenie ze względu na tę przesłankę zdrowia psychicznego. Czy to nie jest zbyt radykalna albo po prostu daleko idąca teza? Myślę, że to jest ryzyko, które musimy traktować poważnie, że w takim kierunku pójdą te zmiany. Właśnie przykład Hiszpanii pokazuje, że przesłanka zdrowia psychicznego jest bardzo łatwa w wykorzystaniu, jeśli chodzi o po prostu legalizowanie tych aborcji, które nawet w porządku prawnym, który mamy obecnie, tak naprawdę nie powinny przechodzić. I tak samo było właśnie w Hiszpanii. To ta historia doktora śmierć, chodzi konkretnie o Carlosa Morina, to był taki w cudzysłowie medyk z Barcelony, który prowadził tam swoją dzieciobójczą placówkę. I jego przykład pokazał, że jeśli jakiś aborcjonista potrafi skontaktować się po prostu, nawiązać współpracę płatną, kontrakt zorganizować z psychiatrami, którzy sami nie są jakoś szczególnie przywiązani do tego, aby bronić życia, aby dbać o to, aby życie narodzone nie było po prostu mordowane, no to oni są gotowi wtedy na podstawie mglistości tej przesłanki po prostu firmować każdą aborcję, którą on popełni. Warto sobie zdać sprawę, że mimo, że teoretycznie w Hiszpanii, właśnie na początku lat 2000, teoretycznie prawo było nieco bardziej szczelne niż w krajach takich jak w krajach zachodniej Europy, w wielu krajach zachodniej Europy, to mimo to klinika Morina w Barcelonie stała się celem turystyki aborcyjnej z całego kontynentu. Dlaczego tak się stało? Stało się tak dlatego, że hiszpańskie prawo pozwalało w wypadku zagrożenia dla zdrowia, również psychicznego, matki, na aborcję bezterminową. Dlatego kobiety z całej Europy przyjeżdżały zamordować swoje nienarodzone dzieci właśnie do kliniki Morina. Reportaż, który przygotowali, to kilka reportaży na ten temat się ukazało z zagranicznych telewizji, ale taki najsłynniejszy wykonali duńscy dziennikarze, którzy zrobili taki eksperyment, skontaktowali się z Morinem, przedstawiając się jako klientela zainteresowana późną aborcją. Mówimy tu o 31 tygodniu ciąży, no więc zaledwie te więcej niż kilka tygodni nam zostaje do porodu. Rozmawiali z Morinem. Na taśmie uchwycili fakt,
jak to wszystko wyglądało. Ta procedura polegała na tym, że w zasadzie jedynym właśnie warunkiem, jaki Morin stawiał i który mówił, że jest konieczny, aby te aborcje wykonać, jedyną przeszkodą jest wykonanie testu psychologicznego i wyraźnie zapewnił ich ten właśnie aborcjonista, że tutaj nie chodzi o test, który miałby sprawdzać to, czy ta kobieta rzeczywiście ma jakieś problemy, którym, no bo to w ogóle kontrowersyjne założenie, że aborcja miałaby przeciwdziałać problemom psychicznym, ale to nie o to w ogóle chodziło. To była czysta biurokracja, tak to sformułował. Już psychiatrzy, z którymi współpracował na kontraktach, dbali o to, aby to zalegalizować. Ten fakt wyszedł zresztą, zrobił się z tego prawny skandal, kiedy podobne materiały ujrzały światło dzienne. Ale Morin żadnej odpowiedzialności nie poniósł, choć na początku prokuratura hiszpańska zarzucała mu nadużycia w mnóstwie przypadków i wnioskowała nawet o 300 lat pozbawienia wolności. To bardzo szybko ten wyrok złagodzono. Sprawa została rozwiązana dopiero w roku 2016. Tak naprawdę Morin odpowiedział wtedy za 11 nielegalnych przypadków dzieciobójstwa, ale odwołał się od tego, potem zostały już niby tylko 3, ostatecznie zmarł w swojej posiadłości, wyroku nigdy nie wyegzekwowano. Warto wiedzieć, że właśnie teraz w polskim porządku prawnym, kiedy mówimy o tym, że w Polsce może być aborcja na życzenie, warto wiedzieć o tym, że w Hiszpanii w tamtym okresie 95% przypadków dzieciobójstwa, jakie się zdarzały, były uzasadniane przesłanką zdrowia psychicznego. A dzisiaj jest w Hiszpanii inaczej? Bo piszesz w swoim tekście, że tam 100 tysięcy dzieci rocznie mniej więcej się zabija. Chyba także z tego powodu, czy już nie? No właśnie, przesłanka zdrowia psychicznego w znacznym stopniu jest dużo mniej popularna. Kiedy po reformie prawnej premiera Zapatero, bardzo takiego niesławnego hiszpańskiego komunisty, dzieciobójstwo w Hiszpanii zostało jeszcze ułatwione. Tam dodano dodatkowe przesłanki socjoekonomiczne i tym podobne, które pozwalają po prostu zamordować dziecko nienarodzone. To się okazało, że nagle przesłanka zdrowia psychicznego przestała być tak popularnym uzasadnieniem i to już nie jest w ogóle bliska tej liczbie przypadków, jakiej podstawą miała być rzekomo wcześniej. To opisywał Ordo Iuris w jednej ze swoich analiz i to po prostu pokazuje, że przesłanka zdrowia psychicznego była wykorzystywana nagminnie jako uzasadnienie dla każdej aborcji, jakiej po prostu chciano dokonać. No właśnie, ale czy w Polsce nie mogliśmy temu jakoś przeciwdziałać, bo przecież o tej sprawie mówiło się już w roku 2020, że jeżeli tylko PiS straci władzę po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, no to na pewno Platforma pójdzie tą właśnie drogą, tak jak w Hiszpanii. Ja pamiętam swoje rozmowy z ekspertami Ordo Iuris właśnie na ten temat, gdzie oni taką wizję przedstawiali i okazało się, że nasi rządzący, mimo oczywistości możliwości otwarcia takiej drogi, nic nie zrobili, żeby temu przeciwdziałać. Wydaje mi się, że to dlatego, że nie było żadnej woli ku temu, żeby przeciwdziałać takiemu wykorzystaniu przesłanki zdrowia psychicznego. Przypomnijmy, że kiedy na początku jeszcze to za czasów gabinetu Mateusza Morawieckiego pojawiały się pierwsze interpretacje wskazujące na to, że no cóż, zdrowie, a więc również zdrowie psychiczne. Kiedy zaczęły się pojawiać te interpretacje, to miało służyć właśnie takiemu załagodzeniu sporu o dzieciobójstwo. To miało być rozwiązanie problemu, zagwarantowanie tego, żeby do aborcji dochodziło częściej, żeby ona mogła być bardziej liberalnie wykonywana, natomiast bez drażnienia elektoratu, bez wdawania się w całe zawiłości prawne związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego i tym podobnych. Więc wydaje mi się, że nie było żadnej intencji, żeby przeciwdziałać tego rodzaju wykorzystaniu przesłanki zdrowia psychicznego. Intencja, która towarzyszyła jej wprowadzeniu do i orzeczeniu, że ona również w polskim porządku prawnym istnieje, bo tak to wyglądało, taka właśnie była. To miało być zagwarantowanie większej swobody dzieciobójstwa i tak to właśnie teraz jest rozumiane. To, że w tym celu jest to wprowadzane, to jest tajemnica Poliszynela. Już teraz media zajmujące się prawem w Polsce publikują analizy zatytułowane "Do aborcji wystarczy zaświadczenie od psychiatry". Ja tu zwracam uwagę też, odwołując się i do przypadku Morina, ale w ogóle do tego
tego, jak wygląda diagnostyka w zakresie zdrowia psychicznego, która z jednej strony jest bardzo skomplikowana, ale z drugiej strony jest też bardzo łatwa do potraktowania w dość dowolny sposób. Ci psychiatrzy, którzy współpracowali z Morinem, wystarczyło, że mieli zaświadczenie od kobiet, które były zainteresowane dzieciobójstwem, że na przykład cierpią na lęki. No i tak to wystarczy, tak? Przedstawienie podobnego stanu rzeczy. I teraz w Polsce sprawa będzie wyglądać dokładnie tak samo. Przypomnijmy, że orzeczenie i instrukcje wydane przez ministerstwo mówią nam teraz, że nie można, tak, że jako utrudnianie dostępu do dzieciobójstwa będzie rozumiane, będą rozumiane próby uzyskania przez placówki, które miałyby się tym zajmować, jakichś dodatkowych poświadczeń. Więc wystarczy, że kobieta przyjdzie z jednym zaświadczeniem od jednego specjalisty i nie ma w ogóle prawa dyskusji. Nikt nie będzie mógł tego zakontestować, nikt nie będzie mógł zastanowić się, czy ono zostało wydane w rzeczywiście rzetelny sposób. No tak, i grozi się jeszcze lekarzom odpowiedzialnością finansową, w tym sensie, że szpitale mogą tracić kontrakty, ale to już inna sprawa. Mam jeszcze jedno pytanie, Filipie, na koniec. Jak ty oceniasz takie działania rządu już nie tylko pod tym kątem, że one oczywiście realizują tę lewicową, uniwersalistyczną pseudoagendę, ale pod tym kątem, że mamy do czynienia z ogromnym kryzysem demograficznym. O tym wiemy i nawet rząd do tego też się przyznaje, mówi, że takie problemy mamy. Z drugiej strony jednak rozwiązania, które tylko ułatwią zmniejszanie liczby Polaków. Czym się kierują rządzący, skoro tak jawnie próbują zablokować wszelkie działania na rzecz rzeczywistej odnowy polskiego narodu, także takiej, powiedziałbym, genetycznej? Myślę, że rządy nie mają tutaj żadnej wizji. Pokazuje to w ogóle globalny wymiar polityki tak zwanej prodemograficznej, która prodemograficzna jest tylko z nazwy, ale nie co do jej skutków. Co do zasady trendem, nie tylko tak było za rządów PiS-u w Polsce, ale w ogóle tak co do zasady jest wśród wielu rządów na świecie, trendem jest próba poprawienia sytuacji demograficznej za pomocą środków finansowych, jakichś ułatwień dla rodziców. Dlaczego? Dlatego, bo myślę, że rządzący bardzo nie chcą zdać sobie sprawy z pewnych rzeczy. Bardzo nie chcą zdać sobie sprawy, że kryzys demograficzny, o tym mówi wielu analityków, nieco bardziej rzetelnych, że kryzys demograficzny to jest przede wszystkim kryzys kulturowy, kryzys wyborów życiowych. Kryzys, który polega na tym, że kolejne pokolenia, ale też atmosfera kulturowa, która obecnie stała się dominantą, jest wroga odpowiedzialności, jest wroga życiu, które zmierza do jakiegoś wyższego celu niż tylko przyjemność i wygoda. I myślę, że rządzący nie chcą bardzo dostrzegać faktu, że takie właśnie działania jak aborcja, że one również są elementem tego kryzysu. Ja uważam, że tu tkwimy w pewnym takiej rzeczywistości rzucania pewnych zaklęć. Wszyscy mówią o kryzysie demograficznym, ale nikt nie chce mówić o konkretach, bo konkrety oznaczałyby przecież, że no nie wolno zabijać dzieci nienarodzonych, że życie poczęte trzeba chronić, że trzeba zachęcać ludzi do roli rodzicielskiej. No ale dla postępowców takie wnioski są po pierwsze nie do zaakceptowania ze względów praktycznych, ale po drugie one mogłyby mieć poważne konsekwencje. Dlatego, bo ludzie, którzy poświęcają swoje życie jakimś odpowiedzialnym przedsięwzięciom, przede wszystkim rodzicielstwu, mamy to w wielu badaniach statystycznych, są co do zasady bardziej konserwatywni, co do zasady dbają o swoje dzieci i po prostu przywiązują wagę do pewnych wartości, takich jak bezpieczeństwo ich dzieci i nie są chętni całym lewicowym eksperymentom społecznym, chociażby wychowawczym, tak, odbierania im prawa do wychowania swoich dzieci, odbierania bezpieczeństwa na ulicach przez chociażby niekontrolowany napływ migracji. Więc moje przekonanie jest takie, że kryzys demograficzny, że to, że dziś nie ma żadnego powiązania pomiędzy realnością kryzysu demograficznego a odpowiednimi działaniami, to znaczy ochroną życia poczętego, to znaczy budowaniem odpowiedniej atmosfery kulturowej, wynika z tego, że ci ludzie bardzo nie chcą zdać sobie sprawy, że to tak naprawdę promowane przez nich ideologie, wygodne życie, życie bez obowiązków, to jest właśnie model, który doprowadza do tej sytuacji i oni, żeby ją zacząć poprawiać, musieliby po prostu tego modelu się zrzec.
Ten obraz nie jest, drodzy Państwo, pocieszający, ale przecież po to jesteśmy tutaj w PCH24 i po to w ogóle jesteśmy jako katolicy w naszym kraju, żeby prowadzić jednak nasze państwo w kierunku uznania katolickich norm. Aby to prawo Boże, aby to prawo naturalne mogło w Polsce być tym najważniejszym, a nie tylko jakieś arbitralne decyzje, które kończą się nawet decyzjami o zabijaniu dzieci nienarodzonych. Taki wysiłek podejmujemy jako katolicy w Polsce od lat. Daj Boże, abyśmy mieli siłę, żeby podejmować go dalej i prowadzić sprawę we właściwym kierunku. Także po to zrobiliśmy dla Państwa, tworzymy cały czas film Credo z udziałem kardynała Gerarda Millera, biskupów Athanasiusa Schneidera, Józefa Stricklanda i ojca profesora Jana Strumiłowskiego. Film, który opowiada o tym, czym jest wiara katolicka, a czym nie jest. Trzeba to dzisiaj wyjaśniać w tym całym morzu nieporozumień, wielkim morzu chaosu. Zapraszam do tego, aby wspierać produkcję tego filmu i wspierać jego rozpowszechnianie. Wszystkie informacje na banerze na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. Kłaniam się i z Panem Bogiem.